Siema, zapraszam Was na odcinek Porównanie dwóch wydechów. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. A jakie to wydechy, no to już zaraz Wam powiem. Specjalnie wczoraj jechałem do Wronek, żeby ograć wydech Akrapowicza zamontowany w Husqvarnie Crossie 250C. I to będzie porównanie dwóch wydechów, czyli FMF-a w 350C becie z Akrapowiczem. Chciałbym, żebyście sami ocenili, ja się nie wypowiadam na ten temat. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że przy nagrywaniu miałem takie odczucie, że Akrapowicz lepiej pracuje, lepiej chodzi. Później zrobiłem montaż tych filmików, żeby było takie odniesienie. Jeden, drugi i właśnie ten filmik właśnie zaraz obejrzycie, czyli skomentujcie sami, powiecie, który po prostu jest lepszy, czy są na równym poziomie, czy któryś po prostu jest lepszy w jakimś tam stopniu. Nie chodzi tu o wizualne efekty, tylko po prostu o typowe brzmienie wydechu. Ciekawostkę Wam muszę powiedzieć, na Raptora wlatuje nowa okleina. Chciałem Wam powiedzieć, że na nowy rok mam dla widza buzzer Tora rozmiar LK. Ktoś wylosuje po prostu na live taki buzzer, czyli jeżeli ktoś nie ma, ma motocykl i nie stać go, żeby kupić sobie buzzer, no to może zgarnąć u nas na live. To jest podarek od... Sprezentował ten buzzer Diablok, właśnie właściciel tego crossa, w którym właśnie ogrywałem Akrapowicza, jego brzmienie. No to co, zapraszam na odcinek, zapraszam do pisania komentarzy. Tymczasem piona. No i co? Jakie wrażenia po obejrzeniu porównania? Jestem ciekawy. Czekam Waszych opinii. Wesołych świąt. Nara. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.